Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jak widzicie Państwo, jest ze mną Romuald Starosielec. Dzień dobry. Dla mnie zawsze polityka polska, ponieważ jak już powiedziałem autorowi tego miesięcznika, on był czy kwartalnikiem był. I miesięcznikiem, i kwartalnikiem, w zależności od zasobów portfela. No właśnie, właśnie to był jeden z najciekawszych periodyków politycznych, którym ukazywały się bardzo ciekawe artykuły. Czy on jeszcze wychodzi? Wychodzi w formie elektronicznej. Planujemy wrócić również do papierowej, bo to jest potrzebne. A dzisiaj jesteśmy na drugim kongresie Polaków. Nie Polonii, a Polaków. Rozumiem, że Polaków z całego świata, którzy zebrali się tu w przepięknym miejscu, w Wilanowie, w Oranżerii i debatują nad sprawami i gospodarczymi, i zdrowotnymi, i społecznymi, i de facto wszystkie te kwestie, które Polskę nurtują, ale spotykają się w niesłychanie ważnym momencie, kiedy grozi nam, że zostaniemy wepchnięci do wojny, kiedy sytuacja wygląda tak, dla mnie takim najlepszym wskaźnikiem dobrobytu Polski, dobrego zarządzania Polską nie jest żadne PKB, tylko wtedy, kiedy do Polski zaczną wracać masowo Polacy będący za granicą. To dla mnie będzie sygnał, że dobrze Polska jest zarządzana i że stworzone zostaną im warunki przynajmniej tak dobre, jak stworzone zostały na przykład dla Ukraińców. Czy mógłbyś skomentować właśnie fakt, dlaczego teraz się odbywa ten kongres i właśnie ten kontekst międzynarodowy, geopolityczny i rola Polski w tym właśnie kontekście? Otóż dziękuję za pytanie, dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, rzeczywiście znajdujemy się, można powiedzieć, w takim węzłowym momencie naszych dziejów, ponieważ te procesy, które zachodziły bardzo wolno, w tej chwili przyspieszają i te procesy jakby niekorzystne, no, można byłoby skreślić jakby w paru zdaniach. Po pierwsze, to o czym wspomniałeś, żyjemy na progu eskalacji wojennej, która może przybrać nieprzewidywalne konsekwencje dla przede wszystkim Europy, ale również z możliwością rozszerzenia się dalej. Więc to zainfekowanie wojną, ta fascynacja wojną, którą przejawiają wszyscy, wojną, która ma rzekomo rozwiązać problemy, które ludzie nie potrafili rozwiązać przy stole rozmów, jest jakimś kompletnym upadkiem myśli politycznej, jest degradacją nas, Polaków, jako kraju, który w swojej tradycji miał zawsze ten postulat rozwiązywania problemów przy stole poprzez negocjacje, koncyliacyjność. Tak? Wojna była ostatecznością i wojna była wyłącznie w obronie. Ale ja myślę, że w Polakach to pozostało, tylko mamy za każdym razem te rządy, które, jakby to powiedzieć, w ogóle do tej polskości, do tej polskiej tradycji się nie odwołują, jakby im była kompletnie obca. Tak, oczywiście, panie redaktorze, tak jest, ale proszę zwrócić uwagę, że to ten baksyl wojenny dotknął nie tylko klasę polityczną, dotknął również dziennikarzy, dotknął również świat artystów, tak, twórców, którzy zawsze byli niepokorni, ba, przecież nawet środowiska lewicowe, które budowały kiedyś jakby swoje miejsce w świecie na takich silnych programach antywojennych, teraz gloryfikują wojnę jako sposób rozwiązywania konfliktów. Więc to jest to nasze wyzwanie, przed którym stoimy, ale są też i inne. No, poprzez tą wojnę, poprzez praktycznie zastopowanie relacji wschód-zachód, tak? Tych relacji i gospodarczych, i społecznych, i politycznych, które zawsze Polskę budowały, jako Polskę, jako to miejsce węzłowe dla tych właśnie przepływów, w tej chwili powodują to, że Europa traci zdolności do jakiejkolwiek konkurencji w tym globalnym układzie ekonomicznym.
No, wojna? Strasznie się te nożyce rozjechały, jeżeli chodzi o kraje, na przykład BRICS i Europę. No to w ogóle Europa jest w jakimś ogonie właśnie przez to, że sama sobie strzela w kolano z tym Zielonym Ładem, z tym zabijaniem tego głównego, co mamy, węgiel jest jakby naszym głównym takim, jak to nazwać, no, źródłem energii. Źródłem energii, wyjątkowym, który zabicie tego źródła energii po prostu czyni Europę, że tak powiem, ogonem całego świata. Oczywiście. Ja jeszcze tylko dokończę ten drugi, bo on jest niezwykle istotny. Dlaczego? Dlatego, że my skazujemy się jako Europa, jako wspólnota krajów, narodów europejskich, my skazujemy się na przegraną w tym globalnej konfrontacji, rywalizacji gospodarczej. Ponieważ mamy drogą energię, nie tylko dlatego, że jest ten Zielony Ład, ale również dlatego, że odcięto nam źródła tej energii, które były na wschodzie. My również mamy odpływ kapitału z Europy i to doskonale widać na przykład na gospodarce niemieckiej, że ten odpływ kapitału jest za granicę, bynajmniej nie do Polski, tylko do Stanów Zjednoczonych. I praktycznie skazujemy ten nasz kontynent na takie powolne jakby zamieranie sił i mocy rozwojowych i wysokich technologii i w ogóle wytwórczości w stosunku do Azji. My stoimy, jeżeli nic nie zmienimy, stoimy na stanowisku przegranej. No i trzeci, o którym podniosłeś, to jest ten nieszczęsny Zielony Ład, który jest ideologią jakąś globalną, nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością i z racjonalnym działaniem. Proszę zwrócić uwagę, że my sami zakładamy na swoją szyję ten powróz i skazujemy się na jakieś zbiorowe samobójstwo, bo reszta świata, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, naszym sojusznikiem, no sobie drwi z tego albo robi coś tylko w sferze bardziej medialnej niż rzeczywistej. My tą rywalizację przegramy, jeżeli nie nastąpią w Europie, a w Polsce w szczególności, nowe odżywcze prądy, które no, zaprzeczą temu wszystkiemu, w co wchodzimy w sposób nierozumny, w sposób no, nieświadomy, ale również w co wchodzimy poprzez projekty, które mają swoje źródło nie w Polsce, tylko za granicą, w które my się wpisujemy. Tak? Jeżeli my nie mamy swojej strategii na rozwój, no to realizujemy strategię, którą nam piszą inni. I to jest nasze. No to jest brak suwerenności. Ja myślę, że nie wpisujemy się, tylko wpisują nas, a ci wykonują tutaj rząd warszawski te polecenia i to jest przerażające. Natomiast wrócilibyśmy na chwilę właśnie do tego kongresu Polaków, no bo Polacy są na całym świecie, w niektórych krajach stanowią bardzo liczną populację. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które teraz właśnie są przed dniu wyborów prezydenckich. I tam kwestia Zielonego Ładu, szczególnie przez Trumpa, jest właśnie podnoszona, że on oczywiście od tego będzie odchodził. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast tutaj Polacy za granicą mogliby wywierać naciski, chociażby właśnie na Stany Zjednoczone, które mają bardzo duży wpływ na to, co się tutaj w Polsce dzieje, żeby właśnie jakby zmienić tą samobójczą politykę, która prowadzi Unia Europejska. Czy myślisz, że Polaków jeszcze stać na to, żeby właśnie się zintegrowali i zaczęli bronić polskich interesów za granicą, tam, jako ambasadorzy polskiej sprawy? No bo tutaj mamy wroga wewnętrznego i z tym wrogiem wewnętrznym będziemy musieli sobie sami się uporać. Za chwilę cię o to zapytam, w jaki być może sposób. Natomiast co właśnie z tymi Polakami mieszkającymi za granicą? Czy widzisz tutaj szansę uruchomienia tego potencjału, który przez wiele lat był niszczony, bo te relacje Polski z Polakami z roku na rok są coraz gorsze? Dobrze pan określił potencjał, czyli coś, co istnieje, ale nie jest wykorzystywane. Tak? I proszę państwa, no, jaki inny kraj europejski ma 20 kilka milionów Polaków i osób identyfikujących się z polskością jako potomkowie? Jaki inny kraj ma na świecie taki potencjał? I teraz proszę zwrócić uwagę, 30
5 lat od czasów upadku PRL-u i w Polsce nie było ani jednego projektu rządowego, społecznego, organizacji pozarządowych, której celem byłoby pozyskanie tego olbrzymiego potencjału raz dla polskiej sprawy w świecie, dwa również dla wzmocnienia tego naszego potencjału, ponieważ no, tak się składa, że dla nas, tak, dla mnie, to co najcenniejszego mamy, to ludzi rozumnych, wykształconych, z olbrzymim potencjałem, chcących pracować na swoich polach, tak? Największe bogactwo każdego państwa, tak, to człowiek. Dla dobra zarówno państwa, jak i własnego rozwoju. I my nie potrafimy tego potencjału wykorzystać. No, proszę Państwa, co stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce stworzyć projekt Doliny Krzemowej, tak jak to stało się w Stanach Zjednoczonych? Przecież w Stanach Zjednoczonych, tylko w tej Dolinie Krzemowej, mamy 800 menadżerów na najwyższych stanowiskach i naukowców, którzy pracują przy najbardziej ambitnych projektach z dziedziny internetu i świata wirtualnego, sztucznej inteligencji. Co stoi na przeszkodzie, żeby stworzyć w Polsce warunki do tego, żeby oni ten potencjał swój przynieśli tutaj, żeby tutaj odnaleźli możliwość szybszego awansu i szybszej kariery niż tam. Przecież takie projekty robi się w sposób przemyślany, z długą perspektywą. Takie projekty robi się ponad podziałami politycznymi. Takie projekty powinny być kontynuowane bez względu na to, kto rządzi w danym kraju. Nas jest stać na taki projekt. Taki projekt powinniśmy stworzyć. Możemy oczywiście to robić bez udziału państwa, czy nawet czasami przy wrogim nastawieniu państwa, ale to nie będzie miało tej mocy, tak, tego przełożenia, tego punktu, powiedzmy, no, krytycznego, poza którym ludzie uwierzą, że ten projekt się uda. To powinniśmy robić jak najszybciej, bo to jest nasza przyszłość. Ja myślę, że mamy zidentyfikowane, kto stoi na przeszkodzie właśnie tych działań. To jest ten wróg wewnętrzny, to jest ta klasa polityczna, to jest ta patologiczna trzecia RP, którą my w Instytucie uważamy, że trzeba po prostu wyciąć do korzeni. Ty stoisz na stanowisku, że trzeba podjąć jeszcze jedną próbę i zorganizowałeś coś, co by można nazwać takimi prawyborami w środowiskach antysystemowych na wspólnego kandydata na prezydenta, żeby stanął w szramki no, z tymi kandydatami mainstreamowymi i może to będzie moment, w którym będzie można o tych wszystkich rzeczach powiedzieć. Jak oni fatalnie do tej pory zarządzali gospodarką, jak są właśnie wrogiem wewnętrznym, jak są, działają przeciwko człowiekowi, przeciwko obywatelowi. Po pierwsze opowiedz, co to jest za inicjatywa i z jakimi nadziejami, że już wybierzecie tego kandydata, myślicie, że to jest ten moment, że Polacy, że tak powiem, przejrzą na oczy, otworzą te oczy, przestaną słuchać tych mainstreamowych mediów, otworzą im się klapki w mózgach, czy nie? Proszę mi pozwolić, że jeszcze wrócę do tego wroga wewnętrznego. Otóż jesteśmy zapatrzeni w Stany Zjednoczone, zarówno w dobre, jak i w złe rzeczy, bardziej w te złe procesy, które tam zachodzą, ale jednego, jakby dobrego przykładu nie implementujemy do Polski. Otóż w Konstytucji, w przysięgach wszystkich Stanów Zjednoczonych jest jasno zapisane: będę bronił Stanów Zjednoczonych przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi. U nas pojęcie wroga wewnętrznego to pojęcie praktycznie nie istnieje. Tak? Tam jest dokładnie zdefiniowane i przy wszystkich mankamentach tego systemu amerykańskiego jednak w świadomości ludzkiej istnieje to, że jest wróg wewnętrzny, z którymi musimy i powinniśmy jako naród się zmierzyć. Natomiast dlaczego prawybory? Otóż Wojtku, jest wielki potencjał programowy, intelektualny, naukowy w Polsce, który nie ma swojej reprezentacji w Sejmie. Tak? To jest długa jakby historia, dlaczego ta scena została zabetonowana, dlaczego te partie wodzowskie zdobyły w zasadzie dominację, tak? Dlaczego tylko one otrzymują pieniądze z naszych podatków. Ale proszę Państwa, to jest tak.
ten olbrzymi potencjał, tak jak niewykorzystany potencjał Polonii, tak ten niewykorzystany potencjał organizacji pozarządowych i poza tymi, którzy mają swoją reprezentację w Sejmie, powinien zabrać głos, bo my mamy dużo do powiedzenia. Tak? I my w debacie prezydenckiej możemy podnieść poprzeczkę dyskusji na poziom nieosiągalny dla tych, którzy są reprezentowani. I idea tych prawyborów leży również w tym, żeby poprzez te prawybory zintegrować szereg środowisk właśnie pozaparlamentarnych. Nam się udało skupić kilkanaście różnych organizacji, które w sumie wystawiły 8 kandydatów. Czyli na konwencji 16 listopada będą elektorzy powołani z dużym udziałem również Polaków i Polonii z zagranicy, będą wybierali po przedstawieniu programów, dyskusji wzajemnej, będą wybierały tego jednego kandydata. I założenie jest takie, że jak tego jednego wybiorą, pozostała siódemka staje solidarnie u jego boku w całej kampanii wyborczej. Mało tego, te 70-osobowe kolegium redakcyjne złożone z wielu różnych ugrupowań jest od razu gotowym zapleczem programowym dla tego kandydata. Myślę, że to jest nowa jakość na polskiej scenie, bo w tych wyborach żadna ani z głównych, ani niegłównych organizacji partii politycznych nie kwapi się, żeby poddać kandydata temu, co być powinno, czyli takiej konfrontacji, tak? Bo żeby wybrać najlepszego, to trzeba mieć jakby jasno określone kryteria i te kryteria nie określa wódz partyjny i nie on dokonuje wyborów w sposób kompletnie nietransparentny, tylko pewne środowiska, przedstawicieli tych środowisk, które zrobią to najlepiej w swoim dobrze rozumianym interesie, w interesie Polski. Tak, bo bardzo mnie zainteresowała konstrukcja tego jak powstają ci elektorzy, bo rozumiem, że każdy z kandydatów miał prawo wskazać ludzi, których właśnie uważa, że jest jego zapleczem intelektualnym, takich, którym będzie chciał współpracować. I oni tworzą właśnie ten zespół elektorski i stąd ci ludzie będą kompetentni do tego, żeby właśnie być takim programowym zapleczem już dla tego jednego kandydata, który zostanie wybrany. Czy również będzie debata programowa, taka, żeby właśnie wybrać te najistotniejsze rzeczy, które są dla Polski najważniejsze? Myślę, że to będzie właśnie kwestia wojna czy pokój, kwestia gospodarcza, kwestia pieniądza, kwestia służby zdrowia, edukacji, która legła w gruzie, jest teraz niszczona. To są obszary, które muszą być w debacie prezydenckiej zafunkcjonować, bo one są absolutnie kluczowe dla bycia naszego państwa i naszego narodu. To jest absolutnie nieodzowne, bo proszę zwrócić uwagę, jakie mamy tutaj wskazania ze strony innych, tych mainstreamowych. To ma być mężczyzna, ma być przystojny, tak? Ma być żonaty i znać języki. Przepraszam najmocniej, możemy sobie wyobrazić, że można w Polsce wiele takich mężczyzn znaleźć, ale to nie świadczy o tym, że my dokonujemy racjonalnego. To jest tak zwana koncepcja hollywoodzka, że właśnie ma być to dobry aktor, a nie polityk. Ale przez to jednak widać taką pogardę dla elektoratu, że jesteśmy tak głupi, że można wstawić jakiegoś człowieka, który spełnia te zewnętrzne kryteria, by głupi naród na niego zagłosował. Ken albo Barbie. Tak, otóż my powinniśmy na tego typu pomysły i na tego typu tak naprawdę pogardę dla elektoratu odpowiedzieć jednoznacznie. My kierujemy się zupełnie innymi kryteriami, a te kryteria to jest merytoryczność, to jest jasne określenie celów, to jest zdefiniowanie racji stanu polskiego interesu narodowego. Tak, ale dalej nawet określenie naszych strategicznych celów, które mamy jako państwo, jako naród realizować. Bo moje zdanie jest takie, że Polaków się nie integruje pod hasłami jakimiś ideologicznymi, prawda? Polaków można zintegrować skutecznie tylko wtedy, kiedy się jasno określi cel, kiedy ten cel będzie zrozumiały, taki w perspektywie pokoleń, kiedy ten cel wpisze się tak w naszą
pamięć, naszą mentalność i w nasze przekonanie, że on jest słuszny, że wokół tego celu będzie się gromadzić potencjał, który zmieni Polskę. Bo w Polsce trzeba bardzo dużo zmienić, żebyśmy mogli oddychać pełną piersią i mieć tą perspektywę rozwoju na pokolenia, a nie tylko od kampanii wyborczej do kampanii wyborczej. No rzeczywiście bardzo dużo trzeba zmienić, jeżeli chodzi na przykład o prawo, no to według mnie pełna deregulacja, bo po prostu to, co teraz jest, jest po prostu nie do zaakceptowania. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za wywiad. 16 się zjawię z kamerą, bardzo jestem ciekawy debaty. Ile powiedziałeś? 9 będzie kandydatów. 8 kandydatów. A 8 kandydatów, rozumiem, że każdy przedstawi tak, na równych zasadach swój program i potem będą głosowania elektorskie. Kiedy będą wyniki? Zaraz na tej konwencji. Aha. Dlatego, że to będzie przesłuchanie kandydatów przez elektorów i przez również publiczność. Tak? I po głosowaniu od razu zostanie... Media też będą mogły zadawać pytania? Myślę, że ja nie jestem elektorem, to trzeba skierować do sekretarza kolegium elektorów, ale myślę, że tak, na pewno tam to przewidziano. Chodzi o to, żeby to było transparentne, tak? Żeby nie było nawet cienia wątpliwości, że są jakieś siły, jacyś wodzowie, tak? Jakieś... nie wiem, lobby, tak? Tak, a już, tam ciągnie za sznurkiem te marionetki. Broń Boże, tak. Już zagraniczne, które wyznaczy nam kandydatów na prezydenta. To w takim razie do zobaczenia 16, będziemy z kamerą, będziemy to filmować i myślę, że też zrobię kilka wywiadów, a potem już z kandydatem na prezydenta, jak zostanie wybrany. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, jak zwykle życzymy Państwu miłego dnia. Przyjąć się.